wierzącego cmentarz po ewangelickich policach. Jest mi niezmiernie miło, że zechcieli Państwo zaszczycić nas swoją obecnością. Bardzo proszę o zabranie głosu i wprowadzenie historię tego miejsca dyrektora Muzeum Regionalnego we Wrześni, pana Sebastiana Mazurkiewicza. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy goście. Znajdujemy się w niewielkiej miejscowości na skraju ziemi wrzesińskiej, na skraju gminy Września, w Gonicach. Miejsce bardzo przyjemne, sympatyczne, piękna przyroda. Miejsce, gdzie osiedlili się mieszkańcy jeszcze w średniowieczu, w ostępach Puszczy Mokowskiej. An diesem Ort. Wir befinden uns in Gonica, also in einem kleinen Dorf, schöner Natur. Und hier in dieser Gegend haben sich die Menschen in der Vita Alter haben hier die Menschen eingesiedelt, diesen Platz. Na tereny ziemi Przesińskiej przybywali także osadnicy z Niemiec. Auf diese Gelände sind auch die Einwohner aus Deutschland gekommen. Szczególnym okresem przybywania nowych osadników był wiek XVIII. Eine besondere Zeit, wenn es um die Übersiedler geht, war der 18. Jahrhundert. Brakowało wówczas rąk do pracy. Es fehlten hier die Menschen, die hier arbeiten konnten. I miejscowi gospodarze, dziedzice tych włości. Und die Bauern, die hier wohnten, also die auch die Grundstücke sprowadzali mieszkańców z Brandenburgii, z Pomorza, z Mecklenburgii. Wollten, dass hier die Einwohner aus Brandenburg, aus Pommer hier kommen. I osadzali ich na tak zwanym prawie holenderskim, czyli prawie czynszowym. Die neuen Einwohner werden sind hier holender recht eingesiedelt. Powstały podczas nowe osady i krzesiówki. Zasiedlano miejsca niedostępne w obszarach czy lasach. I ci mieszkańcy, którzy przebywali na naszym terenie, w większości byli chrześcijanami wyznania ewangelickiego. Waren meistern Christopher. W 1778 roku dziedzic Wrześni, książę Adam Ponicki, der Besitzer von Września, der Prinz Adam Ponicki, zezwolił tymże mieszkańcom na założenie samodzielnej parafii ewangelickiej. Hat diesen Einwohner Erlaubnis gegeben, eine selbstständige Gemeinde, evangelische Gemeinde zu bilden. Ewangelicka parafia we Wrześni w następnych stuleciach, w następnym stuleciu rozrastała się. Also die Gemeinde wird immer, ist immer größer geworden. Także powstały kolejne jej filiały w Wrocławiu, na Kielce, w Sokolnikach, w Węgierkach. Also es sind auch neue Niederlassungen in Miłosław, in Sokolniki entstanden. Filiał parafii ewangelickiej w Węgierkach usamodzielił się w 1895 roku. Hier auch in ganz in der Nähe in der Kirche ist auch eine Kirche, evangelische Kirche entstanden im Jahr 1895. Mieszkańcy wyznania ewangelickiego tutaj z tych wiosek należeli właśnie do parafii ewangelickiej w Węgierkach. To jest ta miejscowość, którą Państwo mieli po drodze jadąc tutaj ze Wrześni. Und auch Einwohner von hier gehörten zu dieser Gemeinde, also das ist dieser Dorf, das wir unterwegs gesehen haben. W zwyczaju ewangelików było tak, że przy miejscowościach, w których zamieszkiwali, zakładali także cmentarze. Also die Evangeliker haben auch einen Brauch, dass sie in den Orten, wo sie gewohnt haben, haben auch Friedhöfe gegründet.
mieszkali tutaj praktycznie, można powiedzieć, aż do połowy wieku XX, do końca II wojny światowej. Die Evangeliker haben hier bis Hälfte des 20. Jahrhunderts hier gewohnt, also bis Ende des Zweiten Weltkrieges. I właśnie cmentarze są takimi elementami, które są pozostałościami, są świadectwem tego, że na naszym terenie, na ziemi wrzesińskiej, żyli także ci ludzie wyznania ewangelickiego. Und gerade diese Friedhöfe sind ein Zeugnis, dass hier auch die Menschen evangelischer Konfession gelebt haben. Dzisiaj w ten sposób chcemy upamiętnić także tych mieszkańców ziemi wrzesińskiej. Heute wollen wir das tun, um diese Menschen zu vergessen, also es ist eine besondere Gelegenheit für uns. To miejsce, w którym się tutaj znajdujemy w Gonicach, dieser Platz, wo wir uns jetzt in Gonice befinden, jest jednym z 13 takich miejsc na terenie gminy Września. Ist einer von der 13 Plätze in der Gemeinde Września. Do tej pory zostały już upamiętnione dwa inne cmentarze ewangelickie. Bis jetzt hat man auch ähnliche Sachen bei zwei Friedhöfen gemacht. Całkiem niedawno jeden cmentarz we Wrześni na Opieszynie przy ulicy Kościuszki. Vor kurzem auch ein Friedhof in Września in der Kościuszki-Strasse. A jeszcze wcześniej w 72 roku upamiętniono także cmentarz ewangelicki w sąsiednich Węgierkach. No früher im Jahr 1972 hat man auch in Węgierki etwas ähnliches gemacht. I gromadząc się dzisiaj tutaj, oddajemy hołd i pamiętamy, i także nawiązujemy dalsze kontakty z sąsiednim narodem. Wir haben uns hier heute gesammelt, um die Ehre den unserem früheren Nachbarn zu geben, und wir wollen unsere Freundschaft fortsetzen. Dziękuję bardzo. Dankeschön. Bardzo proszę o zabranie głosu burmistrza miasta i gminy Września, pana Tomasza Kałużnego. Witam wszystkich zebranych. Przede wszystkim witam naszych gości z garbsem miasta partnerskiego Wrześni. Witam księży, witam mieszkańców okolicznych miejscowości, witam radnych, witam młodzież, witam wszystkich. Ich möchte alle herzlich begrüßen, natürlich die Einwohner von Gonice, unsere Gäste aus Deutschland, die Priester, die Ratsmitglieder aus Stadtrat Września, und natürlich auch die Jugendlichen und ihre Betreuer. Witam media, pewnie tak i ilości dziennikarzy, kamer, aparatów fotograficznych nie było w Gonicach od dawna. Ich begrüße auch die Vertreter von unseren Medien. Also es ist sicher, dass so viele Redakteure oder Medienmitarbeiter Gonice noch nie besucht haben. Cieszę się z obecności mediów, bo ta informacja, myślę, że pójdzie w świat. Warto przekazać, że wykorzystując pewne okoliczności, ale też zaangażowanie wielu osób, udało się na terenach naszej gminy, na terenie naszej gminy upamiętnić miejsce o mieszkańcach naszych ziem, którzy akurat tak się składa, że nie byli narodowości polskiej, ale byli mieszkańcami i budowali dzisiejszą naszą gospodarkę, społeczności, będąc, przybywając na te tereny, tak jak zostało wcześniej powiedziane, kilkaset lat temu z terenów dzisiejszych Niemiec. Ich freue mich sehr vor allem, dass die Vertreter von Medien auch da sind, weil sie können dann der ganze Polen, sogar der ganzen Welt zeigen, dass wir unsere vorigen Nachbarn nicht vergessen, unsere Nachbarn, die zwar keine andere Nationalität hatten, aber waren wirklich unsere guten Nachbarn. Dzisiaj, żyjąc we Wrześni, w gminie Września, w powiecie wrzesińskim, na ziemi wrzesińskiej, wydaje nam się
oczywistym, że mieszkają tu sami Polacy, mieszkają w większości katolicy, natomiast w tamtych czasach były tu trzy grupy, główne grupy narodowościowe, czyli Polacy, Niemcy, Żydzi i odpowiednio religia katolicka, ewangelicka i judaistyczna. I to, że tak było, warto przypominać, bo to było moje oczywiste. Heute ist es für uns selbstverständlich, dass heutzutage Religion hier in Polen, vorwiegend Polen, die katholische Konfession sind. Aber wir sollen auch nicht vergessen, dass vor Jahren wohnten hier eigentlich drei Religionen, katholische, evangelische und auch jüdische Religion. Und das, diese Geschichte möchten wir nicht vergessen. Dzięki zaangażowaniu i głównej tutaj chciałbym podziękować sołtys pani Rosza, która zajęła się całym tematem gospodarczynią, ale także dzięki właśnie do ta pani, dzięki sponsorom tak prywatnym, jak i dzięki budżetowi gminy Garbsen. No i przy udziale także budżetu gminy Września udało się to miejsce odtworzyć, zagospodarować. Oczywiście nie przypomina to pewnie dokładnie cmentarza z czasów przed II wojny światowej, tym niemniej oddaję pamięć o tym miejscu. Dzięki tym wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły, możemy dzisiaj się tutaj spotkać i przypomnieć. Właściwie wszyscy, 99% z nas zebranych tutaj, się dowiaduje, że w ogóle takie miejsce było. Der Idee von Frau Roschak und harter Arbeit und dank auch der Spenden, die sowohl die privaten als auch aus Budget Garbset und Budget der Gemeinde Września, könnten wir diesen Platz wieder erneuern. Und dank dieser Situation wissen schon die Einwohner von hier, die vielleicht früher nicht gewusst haben, dass hier einen solchen Platz gibt, dass sowas früher hier existiert hat. Ponieważ nie pamiętam imienia i nazwiska, to, ale pan Radek na pewno pamięta, to chciałbym prosić o wymienienie teraz głównego, prywatnego fundatora. Też musi się posłużyć kartą naszego gościa z Garbsa. Vor allem möchten wir uns herzlich bedanken an Herr Albrecht Wegener, der Hauptsponsor dieser Institution. I kończąc to przydługie przemówienie, ponieważ atmosfera jest taka poważna, mimo że święto jest raczej, bym powiedział, takie radosne, że przypominamy sobie o jakimś fakcie, to chciałbym tak zauważyć, że w słowie wstępnym dyrektora Mazurkiewicza padł taki przyjemny, tutaj z księdzem proboszczem ze Strzałkowa, właśnie wymieniliśmy się opinią, że to było przyjemne, że w XIX i XVIII wieku przyjeżdżali do pracy do Polski Niemcy. Also die Atmosphäre ein bisschen zu locker. Unser Direktor von unserem Rüschner Museum hat genannt, dass im 18. und 19. Jahrhundert die Deutschen nach Polen gekommen sind, um hier zu arbeiten. Das ist für uns erfreulich. Także trochę się teraz wyrównuje, ale mam nadzieję, że współpraca będzie taka obopólna. Jetzt versuchen wir die Geschichte ein bisschen zu vergleichen und die Richtung ist umgekehrt. Dziękuję. Dankeschön. Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta Garbsen, pana Hartmuta Bittnera. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Thomas Kabuschner, sehr geehrte Frau Roschak-Krawczyk, sehr geehrte Geistlichkeit, liebe Ratsmitglieder aus Garbsen und Frischen und liebe Schülerinnen und Schüler aus beiden Städten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Szanowny panie burmistrzu Tomaszu Kałużny, szanowni radni miasta Września, szanowna pani Roszak-Krawczyk,
Szanowni Księży, Szanowni Księży, Szanowni Miast, Szanowni Państwo. Vor zwei Jahren, bei einem offiziellen Besuch unserer einer Delegation des Rates der Stadt Garbsen, wurden wir von Frau Roscha Krawczyk in diesem schönen Ortsteil Gonitsche auf einen ganz besonderen Umstand aufmerksam gemacht. Przed dwoma latami podczas oficjalnej odwiedzi delegacji radnych miasta Garbsen w państwie pięknej wrześni zwróciliśmy uwagę na przedstawiony przez panią Bożak Krawczyk ważny projekt w Gonitzach. Der Charme und die Überzeugungskraft von Frau Roscha Krawczyk haben die Mitglieder der Delegation sofort für ihr Projekt eingenommen. In den 80er Jahren wurde das ehemalige Gelände, das wurde ja schon gesagt, vom evangelischen Friedhof beseitigt und das Gelände lag jahrelang brach. Auf diesem Friedhof waren fast ausschließlich deutsche Einwohner des ehemaligen Dorfes Neuhausen begraben. Urok i siła przekonania pani Roscha Krawczyk dla tego projektu przyciągnęła członków naszej delegacji na jej stronę. W latach 60. został zlikwidowany dawny cmentarz ewangelicki i teren cmentarza leżał obłogiem. W każdym cmentarzu chowano było mieszkańców pochodzenia niemieckiego dawnej wsi Neuhausen. Es war ein ganz bemerkenswertes Zeichen, dass die Dorfversammlung von Gonitsche beschlossen hatte, an dieser Stelle ein Versöhnungsprojekt mit dem Namen Gedenken des Ortes, wo Angehörige der evangelischen lutherischen Kirche in Gonitsche begraben sind, einzurichten. Neben den gärtnerischen Anlagen sollte ein Gedenkstein auch an die ehemaligen evangelischen Einwohner erinnern. Jest od strony Gonitsch szczególny znak, że na tym miejscu powstanie projekt pojednania, który nosi imię pamięci tutaj pochowanych mieszkańców Gonitz wyznania ewangelickiego. Na terenie zielonym zaplanowano była tablica pamiątkowa, która przypomina o byłych mieszkańców wiary ewangelickiej. Wie uns der Herr Bürgermeister schon gesagt hat, fehlten schließlich noch Mittel und hier haben wir ein klein wenig helfen können. Albrecht Paul Wegner wurde ja schon deutlich gemacht, dass er bereit war, sofort 2000 Euro aus eigenen Mitteln zu spendieren, aber nur, wenn der Rat der Stadt Garbsen ebenfalls sich beteiligen würde. W ramach odnowy wsi brakowało tylko środki finansowe na ten projekt. Tutaj mogliby trochę pomóc. Mój kolega Albrecht Paul Wegner był gotowy natychmiast oferować z własnej kieszeni 2000 euro na ten sensowny projekt. Jego warunek był, że radni miasta Garbsen też będą zaangażowani w ten projekt. Wir haben dann zum Haushalt des Jahres 2013 einen entsprechenden Antrag gestellt, der schließlich einstimmig vom Rat der Stadt Garbsen beschlossen worden ist. Und die Förderung des Projektes, das will ich ganz deutlich sagen, durch die Stadt Garbsen ist sicherlich ein gutes Zeichen für die unverkrampften, freundschaftlichen Beziehungen zwischen Garbsen und Reschina. W ramach budżetu miasta 2013 roku złożyliśmy odpowiedni wniosek, który jednogłośnie przez radnych został zaakceptowany i uchwalony. Poparcie tego projektu przez miasta Garbsen jest z pewnością znak dla nieskrępowanych i przyjaźnych stosunków między Garbsen i Wrześnią. Es freut uns besonders, dass die Verwirklichung mit Hilfe der jungen Generation aus unseren beiden Ländern umgesetzt werden konnte. Es waren Schülerinnen und Schüler der IGS Garbsen, die gemeinsam mit polnischen Schülern aktiv Hand angelegt haben. Dafür möchte ich den jungen Menschen unserer beiden Länder von ganzem Herzen danken. Nas cieszy szczególnie, że projekt z pomocą młodego pokolenia naszych krajów został zrealizowany. To są uczniowie szkoły IGS Garbsen, którzy wspólnie z polskimi uczniami aktywnie przyłożyli do tego rękę. Za to chcę tym młodym ludziom naszych obu krajów gorąco i z całego serca podziękować. Die Jugend im vereinten Europa kennt Gott sei Dank nicht mehr die Schrecken unserer Vergangenheit. Gerade wenige Wochen nach dem 75. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges ist es allerdings nach wie vor notwendig, dass man daran erinnert. Wir Deutschen leben noch immer mit der Schande, dass es auf Befehl des Diktators Adolf Hitler die deutsche Wehrmacht war, die Polen überfiel. Młodzież w Zjednoczonej Europie nie zna dzięki Bogu okropności naszej przeszłości. Właśnie upłynęło parę tygodni od 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Konieczne jest, aby pamiętać. My Niemcy nadal się wstydzimy tego, że na rozkaz dyktatora Adolfa Hitlera niemiecka Wehrmacht była tą, która napadła na Polskę. Gerade Polen hatte unter der nationalsozialistischen Herrschaft im Terror und Schrecken besonders zu leiden. Da war es besonders tragisch, dass nach der Niederlage von Hitler Deutschland die Nazi-Diktatur von einer kommunistischen Diktatur abgelöst worden ist. Szczególnie Polska ucierpiała przez nazistowski terror. Tragiczne było, że po upadku hitlerowskich Niemiec dyktatura hitlerowska zastąpiona była dyktaturą kommunistyczną. Aber die Menschen in Polen haben sich damit nicht abgefunden. So waren es die polnischen Arbeiter,
die Ende der 80er Jahre mit der ersten freien Gewerkschaft Solidarność gegen die rote Diktatur aufbegehrten. Ale ludzie z Polski nie mogli się tym pogodzić. To byli polscy robotnicy, którzy pod koniec lat 80. w pierwszym wolnym związku zawodowym Solidarność sprzeciwili się czerwonej dyktaturze. Dieser Widerstand machte vielen Menschen in den anderen damaligen Ostblockstaaten Mut. Gerade auch den Bürgerrechtlern in der DDR, das war der ebenfalls kommunistisch gewordene Teil Deutschlands, fanden diesen Mut. Polen waren die Mutmacher für die friedliche Revolution in der DDR. Ten opór dał odwagę wielu innym ludziom w całym byłym bloku wschodnim, zwłaszcza działaczom praw obywatelskich NRD, która została po wojnie komunistyczną częścią Niemiec. Polacy byli tymi, którzy zachęcali do pokojowej rewolucji w NRD. Für mich ganz persönlich ist das ebenfalls ein guter Tag. Die Familie meines Vaters hat 200 Jahre als Deutsche in Russland gelebt. Sie hat innerhalb von 40 Jahren viermal Lebensberuf verloren. Zweimal durch die Einwirkung von Nazis und zweimal durch Kommunisten. Meine Mutter stammt aus Neiße in Schlesien, auch sie verlor ihre Heimat. Flucht und Vertreibung, all das haben wir überwunden und erleben eine echte Versöhnung. Dla mnie osobiście dzisiejszy dzień jest dobrym dniem. Rodzina mojego ojca żyła 200 lat w Rosji. W ciągu 40 lat straciła 4 razy dom i gospodarkę. 2 razy poprzez setlowców i 2 razy przez komunistów. Moja mama pochodziła z Nysy na Śląsku. Także ona straciła swoją ojczyznę. Ucieczka i jej wysiedlenie. To wszystko pokonaliśmy i teraz przeżywamy prawdziwe pojednanie. Das unendliche Leid, das Deutsche und Polen erleben mussten, dürfen wir keineswegs vergessen. Wir sollten dieses Leid gerade auch einer jungen Generation vermitteln, die nur noch Frieden, Aussöhnung und Freundschaft kennt. Ich habe die Hoffnung, dass wir alle dauerhaft aus der Vergangenheit lernen. Te wszystkie niesamowite cierpienia, które w ciągu ostatnich 100 lat Niemcy i Polacy musieli przeżyć, nie możemy w żadnym wypadku zapomnieć. Powinniśmy również młodemu pokoleniu, które zna tylko pokój, pojednanie i przyjaźń, przekazać, co to jest cierpienie. Mam nadzieję, że wszyscy wyciągnęliśmy wnioski z przeszłości. Wir müssen alles unternehmen, damit Terror, Diktatur und Krieg wirklich in der Vergangenheit angehören. Die Nachrichten der letzten Monate können uns daher nicht beruhigen. Der Krieg im Irak und in Syrien ist noch weit weg. Die Konflikte in der Ukraine lodern aber direkt vor unserer gemeinsamen Haustür. Musimy robić wszystko, aby terror, dyktatura i wojna naprawdę była przeszłością. Aktualności ostatnich miesięcy nie mogą dać nam spokoju. Wojna w Iraku i w Syrii jest niedaleko od nas. Konflikty na Ukrainie stoją bezpośrednio przed naszymi drzwiami. Dabei wollen wir nicht übersehen, dass Deutschland und Polen Schutz von außen durch die gemeinsame Mitgliedschaft in der NATO haben und dass es keine größere Friedensbewegung gibt als die mittlerweile 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Niemals gab es kriegerische Handlungen zwischen Mitgliedern der EU. Alte sogenannte Erbfeindschaften zum Beispiel, wie zwischen Deutschland und Frankreich, konnten so überwunden werden. Przy tym wiemy też, że Niemcy i Polska mają ochronę zewnątrz poprzez wspólność członkowską w NATO i nie ma większego ruchu pokojowego jak obecnie 28 państw członkowych Unii Europejskiej. Nigdy nie było wojny między członkami Unii Europejskiej. Stara tak znana tradycyjna wrogość, jak między Niemcami i Francją, można było pokonać. In seiner beeindruckenden Rede vor einigen Tagen vor dem Deutschen Bundestag hat Ihr Staatspräsident Bronislaw Komorowski sich ebenfalls für eine Fortführung der deutsch-polnischen Versöhnung und einer weiteren Integration Europas ausgesprochen. Bronislaw Komorowski w swoim imponującym przemówieniu kilka dni temu przed niemieckim parlamentem poparł również kontynuację polsko-niemieckiego pojednania i dalszej integracji Europy. Ich freue mich, dass die Einwohner von Reschina und Garbsen, von Polen und Deutschland gemeinsam in der Europäischen Union eine friedliche Zukunft haben werden. Ja, cieszę się, że mieszkańcy Reschina i Garbsen z Polski i z Niemiec wspólnie patrzą na pokojową przyszłość w Unii Europejskiej. Wir neigen uns vor den Verstorbenen und legen ihnen zu Ehren ein Gebinde nieder, auf der Schleife steht im Gedenken an die hier bestatteten Einwohner von Gorlice. Kłaniamy się przed zmarłymi i składamy wiążące pamięci. Tam jest napisane pamięci pochowanym mieszkańcom z Gonic. Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu dyrektora gimnazjum nr 2 we Wrześni imienia Andrzeja Prądzińskiego, pana Stefana Tomczaka. Jeszcze raz ma przyjemność powitać na dzisiejszej uroczystości gości z Garbsem z naszego partnerskiego miasta. Einmal habe ich die Gelegenheit, unsere Gäste aus Garbsen, aus unserer Partnerstadt zu begrüßen. Szczególnie serdecznie witam moich partnerów, tych byłych i tych obecnych, dyrektora szkoły GS Garbsen, byłego Dietera Rogenkampa i obecnego dyrektora Andreasa Habeschütka. Ale möchte ich meine ehemaligen als auch heutigen Partner begrüßen, den ehemaligen Schulleiter Herr Rogenkamp und den heutigen Herr Halaschek. Oraz pozostałych gości z Niemiec, szczególnie młodzież uczestniczącą w dzisiejszej uroczystości. Und alle Gäste aus Deutschland, vor allem Jugendlichen, die heute an diesem Feier teilnehmen. Panowie burmistrzowie, szanowni radni, drodzy goście, kochana młodzieży. Sehr geehrte Bürgermeister, sehr geehrte Ratsmitglieder, liebe Jugendliche, sehr geehrte Gäste. Bardzo się cieszę, że nasza szkoła, gimnazjum nr 2 imienia Andrzeja Prądzińskiego we Wrześni oraz młodzież IGS Garbsen włączyła się w zadanie, którego owocem jest dzisiejsza uroczystość, odsłonięcie pomnika upamiętniającego cmentarz ewangelicki w Gonicach. Ich freue mich sehr, dass Jugendliche aus meiner Schule, aus Gimnazjum nr 2 in Wrześni und Jugendliche aus IGS in Garbsen an diesem Projekt teilgenommen haben. Und heute haben wir die Gelegenheit, das Endeffekt gehen. Also heute haben wir die Einweihung der Gedenkstätte hier in Gonice. W wyniku owocnej współpracy z grupą Odnowy Wsi Gonice, podjętą w listopadzie 2012 roku, oraz dzięki współpracy z przedstawicielem Rady Miasta, panem Albrechtem Paulem Wegenerem oraz IGS Garbsen, naszą panterską szkołą, mogliśmy dołożyć przysłowiową cegiełkę do budowy dzieła, które widzimy przed nami. Dank der Zusammenarbeit mit Wreschener Rat, dank der Zusammenarbeit mit Einwohner von Gonice, dank der Zusammenarbeit mit Rat von Garbsen haben wir heute Gelegenheit, noch einen Ziegelstein hier zu unserer Partnerschaft zu bauen und diese Gedenkstätte einzuweihen. Pragnę podkreślić, że partnerstwo szkół, gimnazjum z Wrześni i z IGS Garbsen trwa już 13 lat. Ich möchte unterstreichen, dass die Partnerschaft zwischen Gymnasium Nr. 2 und IGS aus Garbsen dauert schon 13 Jahre. Zostało zawarte 10 lat po podpisaniu partnerstwa miast Wrześni Garbsen. Man hat diese Partnerschaft 10 Jahre nach Unterschreiben des Partnerschaft zwischen Gemeinden Września und Garbsen unterschrieben. Od 2001 roku nasi nauczyciele współpracują przy organizowaniu wymian uczniowskich, które budują wzajemną przyjaźń i łamią bariery między naszymi narodami. Unsere Schüler und Lehrer bauen gemeinsam unsere Schulpartnerschaft und Schüler austauschen, die verursachen, dass neue Freundschaften entstehen und die Zusammenarbeit entwickelt sich. I to, co podkreślił na dzisiejszym spotkaniu w ratuszu burmistrz Tomasz Kałużny, że to tysiące młodych ludzi w jedną i w drugą stronę przyczyniają się do nawiązania właśnie tych więzi między naszymi narodami. Wir haben heute das schon im Rathaus besprochen, dass es sind schon tausende von jungen Menschen, die sich gegenseitig besucht haben und das führt dazu, dass die neue Freundschaften angeknüpft werden. Uczniowie z Wrześni chętnie wyjeżdżali do Garbsen, gdzie mieli okazję poznać najważniejsze miasta Dolnej Saksonii, zobaczyć codzienne życie w rodzinach goszczących nas, nawiązywać kontakty z rówieśnikami z Niemiec i sprawdzić swoje umiejętności językowe. Unsere Schüler hatten die Gelegenheit, jedes Jahr nach Garbsen zu fahren. Dort konnten sie das normale, durchschnittliches Leben in deutschen Familien kennenlernen, konnten die deutsche Städte besichtigen und natürlich, wie ich schon gesagt habe, neue Freundschaften anknüpfen. Podczas rewizyty w Polsce młodzież chętnie przyjmowała niemieckich kolegów w swoich domach.
gegen Besuchen in Polen haben Sie die deutschen Schüler als Gäste zu Hause gehabt. Gdzie goście z Garbsem mieli możliwość poznania codziennego życia w polskich rodzinach. Und auch die Gäste aus Deutschland können das normale Leben in polnischen Familien kennenlernen. A program wymiany dawał okazję do zapoznania się z Wrześnią, jej pięknymi okolicami oraz ważniejszymi miastami Wielkopolski. Und program des Austausches hat den Jugendlichen die Gelegenheit gegeben, auf Września und die Gegend von Września und die schönsten Städte in der Nähe von Września kennenlernen. Jest mi niezmiernie miło, że nasi przyjaciele z Garbsen zaszczycili nas swoją obecnością podczas dzisiejszej uroczystości. Es ist sehr nett, dass unsere Gäste aus Garbsen, dass wir die Ehre haben, wieder die Gäste aus Deutschland bei dieser besonderen Gelegenheit hier zu haben. Jestem przekonany, że ten dzisiejszy dzień jeszcze bardziej zbliży nasze miasta w trwającej już 23 lata owocnej współpracy. Und ich bin überzeugt, dass der heutige Tag leistet den Beitrag, dass wir unsere Freundschaft noch enger machen. Dziękuję. Dankeschön.